Radio Kraków. Radio Strada. Mimozami jesień się zaczyna, a tu jadą wozy kolorowe, tak? Fryderyk Zyska w studiu, dzień dobry. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. Zacząłem taką playlistą niemalże, tak? Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo ty tu zacząłeś jesień bardzo pięknie właśnie, kolorowo, niezwykłymi samochodami. Jeden z nich stał u nas w garażu, więc miałem okazję rzucić na niego okiem i przyznaję, że... Dwa różne wozy, oba można by powiedzieć, że super samochody, samochody sportowe, ale dwa różne bieguny motoryzacji. Pierwszy, może nie tak barwny, bo biały Jaguar F-Type. On nie jest barwny może wizualnie, w sensie lakieru, dźwiękowo, ale... z całą pewnością jest barwny, to jest symfonia. To jest po prostu piękny Jaguar, no co tu dużo tak, mówić. Piękny Jaguar, wygląda świetnie, brzmi prawdziwy Jaguar, wygląda jakby chciał skoczyć, jak już po prostu Jaguar w momencie, kiedy ma antylopę złapać. Tak. Dla mnie to jest kwintesencja tego, co lubię w motoryzacji. Ryk również no nie bardzo ryczał, bo koci. Był raczej zgaszony. Ale koty również reagują na ten samochód, bo spotkałem parę na drodze i zwracały na niego uwagę. Mm-hmm. Więc to jest ten jeden biegun motoryzacyjny, może bardziej tradycyjny, bo napędzany silnikiem spalinowym, z potężną ilością koni, bo akurat ten konkretny był jeszcze dodatkowo wsparty przez oprogramowanie. I drugie auto, które... Ten tam miał ponad 300 koni, tak? Około 400. Ponad 400. Mhm. I drugi samochód, który również krzyczy tym, że jest samochodem wyjątkowym. Ale krzyczy po cichu. Ale krzyczy, to jest niemy krzyk i krzyczy formą. Wizualnie jest znacznie bardziej dynamiczny, znacznie bardziej spektakularny, bo chodzi o BMW i8 Roadster. Państwo na pewno znają model i8, to jest... samochód częściowo elektryczny, hybryda od BMW, seria i, czyli ta, która obrazuje, jak modele marki BMW będą wyglądać w przyszłości. Te modele i ta seria, która we mnie budzi największe zafascynowanie, ponieważ jest moim zdaniem adekwatna do naszych czasów i do grupy odbiorczej, tej, która obecnie jest zainteresowana kupnem samochodów i tych ludzi, którzy za chwilę będą mieć prawo jazdy, bo jest tak potężny ładunek, zarówno stylistyczny tej nowoczesności, jak i technologiczny, i wszystko bardziej przypomina momentami komputer niż te wozy tradycyjne, które znamy z naszych ulic. I to jest fajne i to jest dobre, bo to jest nowe, coś nowego, nowy mianownik w motoryzacji. Tej, która już dla niektórych nie jest tak ciekawa, więc wprowadzane są zupełnie nowe udogodnienia, nowe systemy, nowy sposób prowadzenia również takiego samochodu. Ktoś może powiedzieć, no BMW i8, czy to jest samochód sportowy? No jest samochodem sportowym, tylko samochodem sportowym, który w tym momencie odpowiada uwarunkowaniom, jakim musi sprostać tego typu wóz, bo te wszystkie obostrzenia i ograniczenia związane z emisją gazów szkodliwych również przez samochody, ten samochód spełnia. Nie odbierana nam jest przyjemność sprowadzenia sportowego wozu. Ja nie mówię, że należy jeździć szybko tym autem, bo ja akurat mam to do siebie, że im jeżdżę bardziej sportowym, bardziej dynamicznym i bardziej spektakularnym autem, tym jeżdżę wolniej, bo chciałbym, żeby więcej ludzi zobaczyło, że motoryzacja się zmienia, że można odnaleźć zupełnie inną formę, inne bryły, inne proporcje w tworzeniu i są tworzone takie pojazdy i takie jest właśnie BMW i8 i ten model Roadster był zaprezentowany dopiero co w Genewie, a już go dzisiaj możemy zobaczyć na naszych drogach, więc to chyba był pierwszy w Krakowie. Wspomniałeś o tym, że jest taki uderzający. Ja tak sobie myślę o tym, co powiedzieliśmy na wstępie o tym Jaguarze i o tym BMW, że Jaguar przykuwa uwagę taką właśnie kocią zwinnością. Ale jest bardziej dyskretny. Tak, ale to jest taka brytyjska elegancja, chociaż tak. Dobrze wiemy, że właściciel Jaguara nie mieszka już w Wielkiej Brytanii, ale to nie szkodzi, bo ten rodowód jednak udało się utrzymać i to jest fantastyczne. Tak jak BMW udało się utrzymać Rolls-a, tak. to tutaj udało się utrzymać Jaguara. Natomiast BMW po prostu uderza. To jest
cios między oczy, po prostu uderzenie. Zwłaszcza w momencie, kiedy otwieramy drzwi, bo te drzwi nie otwierają się w tradycyjny sposób, tylko to są takie butterfly doors, mhm. czyli podnoszą się w górę, jak na przykład w Lamborghini, więc to jest niezmiernie spektakularny wóz. I wsiadając, wysiadając, przykuwamy uwagę. I to jest to, że kiedy przejeżdża koło nas Jaguar, to powiemy, wow, piękne auto, ale kiedy tak. wyskoczy nagle zza zakrętu, czy gdzieś nagle zobaczymy to BMW, to jest po prostu, przez chwilę można za nie mówić, bo to jest takie uderzenie. W szczególności panowie zwracają mhm. uwagę na BMW i8, bo chyba jest to... Głównie dlatego, że tego samochodu nie usłyszymy do momentu, aż go zobaczymy, mhm. bo w momencie, jeżeli poruszamy się na silnikach elektrycznych, to porusza się praktycznie bezgłośnie. Mhm. A to jest taka klasyczna hybryda, czy to jest? To jest hybryda plug-in, ale mhm. mi udało się również ładować baterie podczas jazdy. Dlatego też wspomniałem, mhm. że to jest zupełnie inne doświadczenie prowadzenia mhm. wozu, ponieważ wymusza też na nas, albo zachęca do tego, żebyśmy może w bardziej przemyślany sposób poruszali się tym autem, żeby nie zużywać tyle paliwa i tyle energii elektrycznej, żeby w jakiś sposób samemu ją produkować. Jak ostatnio mówi tutaj profesor Marek Brzeżański, hybrydy Toyoty na przykład w cyklu miejskim około 60, powyżej 50% udziału to jest silnik elektryczny. I nie mówimy o autach plug-in, mm. tylko tak. o hybrydach tych klasycznych, a w trasie to jest około 30%. Co w przypadku aut plug-in to jest zdecydowanie więcej, tak? Bo to jest auto, gdzie doładowujemy i ten zasięg na silniku elektrycznym znacznie się zwiększa, czyli możemy jechać jeszcze bardziej w czystej formie, choć rzeczywiście według profesora lepsze jest odzyskiwanie energii mm. w trakcie jazdy niż ładowanie z elektrowni. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie spalin nie emitujemy. Tak, i jest ten taki dodatkowy walor troszeczkę jakby z gry komputerowej, że staramy się przechytrzyć samych siebie i dostosowujemy sposób prowadzenia samochodu do tego, żeby... Żeglujemy, to jest takie tak. żeglowanie. Napędzamy i odpuszczamy. Dokładnie. Napędzamy i odpuszczamy. Inaczej jest w przypadku Jaguara, bo Jaguara usłyszymy dużo wcześniej niż pojawi się za zakrętem. W szczególności jeżeli otworzymy klapy w wydechu, bo jest taka możliwość. Wtedy, jak to Jeremy Clarkson określił, no to jest ryk nosorożca pędzącego na nas i jest niezmiernie atrakcyjny. I to nie chodzi o to, żeby jechać szybko, tylko przy tych małych prędkościach ten bulgot, który się wydobywa, jest niezmiernie przyjemny. W tym wypadku akurat no, dostrzegany jest przez wszystkich uczestników ruchu. Ale co ciekawe, wiele osób nie ma świadomości tego, że to jest Jaguar. Biorą ten wóz za Maserati, biorą ten wóz za inne marki. Dopiero przy bliższym przyjrzeniu się... Jest szerszy niż pozostałe tak, Jaguary. I ten znaczek, który dopiero z bliska można dostrzec, zmienia pogląd, jak to Jaguar w takiej formie. A mi się wydaje, że właśnie Jaguar taki powinien być dynamiczny. I kiedyś mało takie tego, Jaguary były. Tak, bo Jaguar F-Type, nie wiem, czy państwo mają tego świadomość, tylko ze względów marketingowych nazywa się F, a nie E-Type, mhm. bo ten E-Type, który jest ikoną motoryzacji, jest tak wspaniałym wozem i tak wielkim dorobkiem historii i estetyki motoryzacji, że po prostu koncern bał się stworzyć nowe wcielenie tej ikony, nazwać w ten sam sposób, bo co by było, gdyby okazał się klapą, więc nazwali F-Type. A jednak sprostał, przynajmniej moim zdaniem, sprostał tej wysokiej poprzeczce, prezentuje się świetnie, więc możemy sobie wyobrażać, że tak jak i w momencie, kiedy zaprezentowano E-Type'a, był głównie kupowany przez młodych dżentelmenów, którzy chcieli mieć samochód sportowy, tak i tutaj można swobodnie w marynarce, czy nawet w garniturze wsiąść do tego auta i nie być posądzonym za osobę wulgarną, czy chcącą coś zrobić na pokaz, bo tym autem również można w dyskretny sposób się poruszać. I myślę, że jest wozem eleganckim, takim stricte angielską elegancją, której moglibyśmy się spodziewać od tego producenta. BMW z drugiej strony jest ciche, ale swoją estetyką przykuwa znacznie większą uwagę. W tym kolorze, który został wybrany, on jest taki rudy, jesienny. Ja sesję zdjęciową i materiały nagrywałem w lesie, więc on idealnie się komponował z listowiem. Był taką dużą wiewiórą latającą pomiędzy drzewami. Ale ten kolor również jest nieprzypadkowy, bo
to jest miedziany kolor, czyli to, co kojarzy się właśnie z elektrycznością. Nie niebieski, nie zielony, a miedź jest tym wyróżnikiem, który ma sprawić, że jest wysyłany również komunikat, że jest to samochód hybrydowy, elektryczny częściowo i bardziej ekologiczny. No niestety musimy kończyć. Powiedzmy jeszcze tyle, że te zdjęcia... są wrzucone już na Facebooka Radio Strady, więc zapraszam do obejrzenia. Wkrótce będzie więcej materiałów plus film z po prostu z tego... I będziemy Państwu wtedy o tym przypominać. Bardzo dziękuję, Fryderyk Zyska. Dziękuję bardzo. Radio Strada.